Każda drużyna stawia swój pionek na polu startowym. Pierwszy gracz wybiera dowolną kartę ze stosu i nikomu jej nie pokazując, decyduje się na zademonstrowanie jednego z haseł według przyporządkowanej mu aktywności w czasie 60 sekund. W tym przypadku Grzesiek używa pantomimy do pokazania hasła hokeista. Jeśli drużyna odgadnie hasło, przesuwają swój pionek o taką liczbę pól, jaką wskazała karta. Przeciwnicy w tym czasie muszą milczeć. W kolejnych ruchach członek drużyny może wybrać dowolną kartę, ale musi zdecydować się na hasło odpowiadające kolorowi pola, na którym stoi pionek. Pozostałymi aktywnościami są rysowanie oraz opis słowny. W tym ostatnim możemy używać pełnych zdań. Kolizja drogowa, ale taka bardziej poważna. Stłuczka. Są ofiary tam. Wypadek śmiertelny. No nie, ale w sensie, jak jedziesz, to czym jedziesz? Samochodem. Tak, no czyli? Wypadek samochodowy. Tak. Jeśli trafimy na hasło w czerwonym kolorze, jest to tak zwana otwarta runda, w której udział biorą wszyscy gracze, w tym osoby z przeciwnej drużyny. Wygrywa drużyna, która pierwsza dotrze do mety. Szczegółowe zasady i recenzje gry Activity Original znajdziecie na stronie damagier.pl.